Z drugiej będzie o wychodzeniu z depresji, jeszcze dość teoretycznie, ale też bardzo ważne. Celem wyjścia z depresji będzie odbudowa tego, co zniszczyło się przy okazji przeżywania dużego stresu pod wpływem wysokiego poziomu kortyzolu. Mianowicie może dojść do uszkodzenia na skutek jego dużego poziomu hipokampu, czyli miejsca, które mamy w mózgu i odpowiada ono za pamięć, za emocje. Podstawową sprawą, często niedocenianą przez psychoterapeutów, jest stosowanie właściwej diety, czyli stosowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 szczególnie, ale ogólnie bogato-białkowa, bogato-witaminowa dieta jest tutaj bardzo wskazana, jak również wysiłek. Może to być wysiłek wszelaki, spacer intensywny, siłownia, aerobik, oczywiście dobry sen. Wszystko to powoduje podwyższenie poziomu serotoniny, dopaminy i regeneruje nasz hipokamp. On jest bardzo ważny dla pewnego widzenia świata, interpretacji sytuacji, mianowicie kiedy jest przeciążony i jakby uszkodzony, nie dość dobrze funkcjonuje, możemy mieć tendencję do czarnowidztwa, do widzenia czarno-białego, niedostrzegania szarości albo niewidzenia złożoności sytuacji, takiej generalizacji, katastroficznego uogólniania, które też cechuje depresję. A więc takie podstawowe rzeczy można robić już od teraz i no, mając podstawy naukowe, że ma to głęboki sens. Kolejnym elementem wychodzenia z depresji jest praca nad myślami i przekonaniami. Dlatego proponuję we wszystkich warsztatach, również w pracy nad depresją, prowadzenie dziennika, który będzie pomagał robić pewne rzeczy ze swoją lewą korą przedczołową. Mianowicie będziemy ją wzbudzać, aktywizować, trenować. A za pomocą bardzo prostych rzeczy, opisując, co dokładnie czujemy, widzimy, myślimy, sprawiamy, że pobudzamy właśnie naszą lewą korę przedczołową. Pobudzamy też nasz hipokamp, odpowiedzialny za pamięć, za emocje, do dostarczania adekwatnych i realistycznych wspomnień jakiejś sytuacji, zgodnych z kontekstem. To znaczy już powodujemy osłabianie pewnych depresyjnych skojarzeń i uogólnień, tłumaczenia sobie wszystkiego na, jakby pod wpływem depresji. Przejście do działania więc będzie polegało na owszem funkcjonowaniu, ale innym niż depresyjne, bo w depresji też jest wiele działania, wiele myślenia, wiele chęci zapobiegania nieszczęściom, ale to jest pewien rodzaj działania, który nie sprawdza się w temacie przeżywania emocji, lęku przed porażką, odrzucenia, smutku czy różnych egzystencjalnych wewnątrzpsychicznych sytuacji. Ten tryb działania, w którym jest nasz mózg, który myślimy, że nam pomaga rozwiązać problem, żeby się czuć lepiej, tak naprawdę jest tutaj nieefektywny. On jest dobry w sytuacji, kiedy chcemy zbudować dom i trzeba obmyślać szczegóły, robić projekt, przewidywać różne okoliczności, albo kiedy chcemy uciekać przed symbolicznym lwem. Myślamy ucieczkę, nasza prawa półkula intensywnie pracuje nad tym, żeby wychwycić wszelkie niuanse i szczegóły i nawet w przyszłość jakoś rzutować też pewną ostrożność, żeby nie dać się złapać w pułapkę. Ale w sytuacji emocji to jest kompletnie niepotrzebne i powoduje jeszcze gorsze samopoczucie, ponieważ taki tryb działania sprawia, że po pierwsze przełączamy się na działanie automatyczne, myślimy bardziej ideami pewnymi, skupiamy się na przyszłości albo na przeszłości nieraz. Bardziej nasza pamięć aktywizuje się w celu przypominania, czego unikać, co jest groźne, przypomina nam, czego nie chcemy. A tymczasem my potrzebujemy tutaj zupełnie innej aktywności mózgu. W sytuacji emocji i tych bardzo delikatnych wewnątrz psychicznych procesów nie potrzebujemy ocen, nie potrzebujemy ciągle myśleć, co będzie w przyszłości czy w przeszłości. Potrzebujemy być tu i teraz, żeby zawęzić to pole uwagi tej prawej półkuli na bycie, czyli nie na działanie, robienie, rozwiązywanie, szukanie jakichś planów B i C, tylko na tryb bycia. Czyli już rozróżnię tutaj tryb działania i to będę miała na myśli
to działanie tej prawej półkuli, te takie działające, ale bardziej tą zewnętrzną aktywnością. I tryb bycia to będę bardziej wiązać z tą naszą lewą półkulą, lewą korą przedczołową, gdzie są ważne właśnie szczegóły, nie taka wielka perspektywa, zawężenie tej perspektywy do chwili obecnej, do tu i teraz, skupienie się na tym, co można interpretować realistycznie, nie lękowo, nie wyrzutując przyszłość, na skupienie się na zadaniach, które są realne do wykonania, ale również takie, gdzie decyduje myślenie o tym, jak to zrobić, gdzie planujemy jakieś małe kroki zmierzając do celu, gdzie też myślimy o przyjemnościach. Możemy tutaj pracować nad przywróceniem przyjemności, ponieważ nie musimy się okopywać przeciwko niebezpieczeństwu, które prawa półkula tam chce wypatrywać. I tu wspomnę tylko może trochę jeszcze o mózgu. Mianowicie, że mamy kilka struktur w mózgu, które ze sobą współpracują. Nasze neurony w ogóle działają tak grupowo, stadnie. One ze sobą wszystkie są dogadane i na przykład prążkowie wpływa na tworzenie pozytywnych nawyków. Będziemy chcieli tutaj je aktywować. Jądro półleżące ma znaczenie w motywacji, czyli jeśli oczekujemy pozytywnej zmiany, jesteśmy nastawieni, nastawione na zmiany, to ono również się aktywizuje. Układ nagrody sterowany jest przez wysiłek, przez aktywność, wobec tego również tu szczególnie ważne w wychodzeniu z depresji, ale też z lęku, z innych też spraw psychicznych, jest to bardzo ważne, żeby wzniecać właśnie te układy. One pracują razem, wzajemnie się wzmacniają, czyli jeśli będziemy działać, produkować jakieś etapy swojej zmiany, planować, realizować świadomie, to możemy oczekiwać poprawy. Jeśli jednak będziemy działać na stary sposób, to